Cześć, witajcie. Dzisiaj dwie kony zapraszam. Jakie kony dzisiaj prezentujemy? Ta z lewej strony, wyprodukowana w roku 2017, odebrana w salonie w roku 2018, pochodząca z polskiej sieci dealerskiej, należąca do Sławka i Sabiny, którym bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie. Wersja Style 1.6 TGDI 177 koni z zamontowaną instalacją gazową. Ta z prawej strony wyprodukowana w roku 2022, czyli już po lift, na co dzień jeździ nią Litka pod maską 1.0 Turbo 120 koni. Wersja wyposażeniowa Smart. Nie chcę zbyt dużo mówić o stylistyce tych samochodów, żeby film nie był zbyt długi, bo zawsze mnie krytykujecie, że filmy są za długie, jak jest porównanie. Wiadomo, przedlift, polift, stylistyka przedniej części nadwozia, nie sposób nie zauważyć, że się zmieniła. Spójrzcie w przedlifcie choćby to, że emblemat Hyundai'a jest na atrapie. W polifcie jest już nieco wyżej. Tak samo nieco zmieniona charakterystyka świateł, ukształtowanie zderzaka. No nie można nie zauważyć, że jest to lifting i wcale nie taki minimalny. Stylistyka tylnej części nadwozia, również nie sposób nie zauważyć, że są tu zmiany, choć znacznie mniejsze aniżeli z przodu. W wersji poliftingowej w pełni LED-owe oświetlenie, w wersji przedliftingowej pomarańczowe szkła kierunkowskazów i tam są kierunkowskazy klasyczne, żarówkowe. I co widać po emblemacie na przedlifcie? Jest to wersja z napędem na 4 koła, natomiast biały polift jest napędem na koła przednie. Rzut okiem pod maskę polifta. 1.0 turbo benzyna, 120 koni, przebieg 4000 mikroskopijny, dlatego wszystko lśni, jakby auto przed chwilą wyjechało z salonu. Dużo miejsca, wiadomo, instalowane większe jednostki napędowe. I rzut okiem pod maskę przedlifta 1.6 TGDI 177 koni. W czerwcu ubiegłego roku zainstalowana instalacja gazowa KME, jak widać. I co ciekawe, koszt takiej instalacji co 3000 zł. Myślałem, że do wtrysku bezpośredniego jest znacznie drożej. Nie, okazuje się, że ta cena nie powala. 3000 zł myślę, że cena akceptowalna. O zużyciu paliwa powiem później. W przedliftach 177 koni, w poliftach te jednostki były jeszcze mocniejsze, miały koni 198. Maksymalny moment obrotowy w 1.0 172 Nm, a w 1.6 265 Nm. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku do podparcia maski. Pręt, nie ma siłowników, ale to moja prywatna wycieczka, wiecie, że tego nie lubię. Kufer polifta 374 litry, jeden haczyk. Tutaj taka półeczka, tu siatka na drobiazgi. Pod tą półką, jak widać, taki organizer. Pod tym organizerem kolejny organizer, w którym jest gaśnica, miejsce na koło zapasowe. Kufer w przedlifcie o 13 litrów mniejszy. Myślę, że z tego względu, że po prostu samochód ma napęd na 4 koła. Prawdopodobnie takie moje zdanie. Tutaj haczyk na torby. Tam, gdzie w polifcie była półka, tu jest głośnik. Zestaw nagłośnieniowy Krela w tej wersji się znajduje. Pod tą półką nie ma organizera z tego względu, że zbiornik na gaz umieszczony w miejscu koła zapasowego, zbiornik o pojemności 47 litrów. Rzut okiem do wnętrza wersji przedliftowej, ładne żółte przeszycia, żółte wstawki, ładnie to się prezentuje, tak samo żółte pasy bezpieczeństwa. I analogicznie spójrzmy do środka polifta wersji Smart. Przedlift odpycha się z czterech papci na takich oto 17-kach, ładny wzór alufelg. Michałki zimowe, rozmiar ogumienia to 215x55, a polift odpycha się na 16-kach z przedniej osi, przednia napędówka 205x60, opony to Semperit. Rozstaw osi prezentowanych Hyundai to 2,60 m i co ciekawe, myślałem, że długość samochodów będzie niemalże identyczna i tak nie jest, co mnie zdziwiło. Przedlift 4165 mm, a polift 4200. Jestem zdziwiony, że 35 mm różnicy. I przedlift mający swoje dokładnie piąte urodziny od momentu rejestracji, bo samochód, przypominam, wyprodukowany w roku 2017, odebrany w salonie w 2018. Jest twardo ogólnie, ale często mnie krytykujecie, dlaczego mówię, czy jest twardo, czy miękko, dlaczego mi zależy na tym, żeby było miękko. Po prostu tak lubię, lubię mieć przytulnie w samochodzie, lubię, jak jest miękko. Tu jest twardo, ale faktura materiału ciekawa, fajna, dobrze na nią reaguje, dotyk. I ogólnie w tym samochodzie nie można powiedzieć, że nie jest przytulnie, czy że jest nudno. Nie jest nudno ze względu na te tutaj różne kolorowe wstawki. Wyposażenie samochodu, bym powiedział, bardzo dobre, jak na segment SUV bądź crossover. Jedni mówią SUV, jedni crossover segmentu B. Także wyposażenie niemalże kompletnie. Tablet dobrze działający na dotyk. W przeciwieństwie do samochodów Toyoty, gdzie nie jest tak dobrze. Często też mnie krytykujecie, że się czepiam Toyoty. Nie czepiam się, lubię Toyotę. Ale tam multimedia mają sporo do życzenia, w przeciwieństwie do innych producentów. Tu absolutnie wszystko naprawdę działa prawidłowo, zarówno dotykowo, jak i z klawiszy szybkiego dostępu. Proszę bardzo. I dobrze, że są fizyczne pokrętła, chociażby od głośności. Notabene ten zestaw audio Krela, wierzcie mi, że gra dobrze, jak na tej wielkości samochód. Poniżej panel klimatyzacji, dobrze, że z fizycznymi
pokrętłami, dużo gniazd, gniazda 12-woltowe, dwie sztuki, gniazdo AUX, gniazdo USB, dwa uchwyty na kubki, dosyć głęboki schowek. Może mały minusik, jakbym się już miał czegoś czepiać, że podłokietnik jest miękki i przy moim wzroście trafiam łokciem bez problemu, ale nie jest przesuwny, więc kobiety niewielkiej postury mogą po prostu nie trafić łokciem w podłokietnik, ale to jest już tak naprawdę szukanie dziury w całym. I co ciekawe, skrzynia automatyczna, a Hyundai łączy ręczny cięgnowy z automatem. Nie ma tutaj elektrycznego ręcznego z funkcją auto hold. Przywykłem do funkcji auto hold. Zresztą Bartek, który to filmuje również, ale nie czepiam się, tak jest. Dla mnie ważne, że jest przycisk do dezaktywacji systemu stop start. Nie cierpię tego systemu i od razu po odebraniu samochodu od Sabiny i Sławka włączyłem ten przycisk, gdyż na pierwszym skrzyżowaniu po prostu samochód mi zgasł. Nie cierpię tego. Przycisk do wyboru trybów jazdy i spójrzcie od razu na deskę rozdzielczą. Centralny wyświetlacz komputera pokładowego pomiędzy zegarami. Bardzo poprawny, czytelny, przekazuje mnóstwo informacji. Komfort, eko, sport. Normalnie jeżdżę w trybie komfort, zresztą właściciele również. W trybie eko jechałem, samochód strasznie tępy. W trybie sport, naprawdę usportowiony crossover segmentu B. Przebieg aktualny 76 tysięcy, gdy kupiła go Sabina ze Sławkiem, to miał równe 60 tysięcy, niecałe 61. W czerwcu ubiegłego roku przy przebiegu 67 tysięcy została zamontowana instalacja gazowa. No tutaj wiadomo, przycisk podgrzewanego wieńca kierownicy, przyciski ogrzewanych foteli, przycisk wyboru trybu jazdy, blokada napędów i od razu po uruchomieniu przycisku zaświeca nam się informacja. Blokada 4WD włączona, blokada 4WD wyłączona. Asystent zjazdu również się w tym aucie znajduje i od razu system kontroli zjazdu włączony. Również takie informacje na centralnym wyświetlaczu otrzymujemy. Wyłączę ten system. O właśnie. Kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach z tym fajnym żółtym przeszyciem. Wielofunkcyjna i dla wszystkich, którzy mieli okazję jeździć jakimkolwiek Hyundaiem, to to menu jest niezwykle czytelne i intuicyjne. Ja jeździłem wieloma Hyundaiami, więc nie chcę tego demonstrować, żeby nie przedłużać filmu. Naprawdę działa to poprawnie. I wsiedliśmy do Polifta. Materiały podobne jak tam. Tak samo bym powiedział twardo i tak samo tutaj ten ciekawy materiał po prostu biegnący w poprzek deski rozdzielczej. Nie ma tych kolorowych wstawek, które były w tamtym samochodzie. Co ciekawe, już inne multimedia, spójrzcie jak to jest. Tutaj podobno były jeszcze większe dostępne. Dobrze, że fizyczne przyciski pozostały. Gniazda USB, tym razem 2 12-woltowe, jedna. Nie ma gniazda AUX już w przypadku Polifta. Tam był przycisk 4WD, czy tam przycisk włączenia blokady napędów. Tutaj tego przycisku nie ma, samochód przednio-napędowy. Tak samo dezaktywacja start-stop, tak samo ogrzewanie foteli w tej wersji, podgrzewany wieniec kierownicy. Tak samo jak tam cięgnowy, mechaniczny, ręczny, a nie elektryczny w połączeniu z 7-biegowym automatem DCT. Podobny panel klimatyzacji jak tam. Tutaj może nieco inne przyciski. I w tym egzemplarzu wirtualne zegary się znajdują i spójrzcie, łączny przebieg 3830 km. Litka niewiele tym samochodem jeździ, odebrała go w maju ubiegłego roku, więc powiedziałbym, że przebieg mikroskopijny, przejechała tyle, co ja mniej więcej robię w 5 tygodni. Kierownica równie dobrze leży w dłoniach, aczkolwiek nieco inna faktura aniżeli tam i podobnie jak tam wielofunkcyjna. Tak samo jak w przedlifcie, bardzo dobrze działające menu. W tym samochodzie tutaj Android Auto i CarPlay działający bezprzewodowo. W prezentowanej wersji przedliftowej dostęp był z przycisku, w wersji poliftingowej smart dostęp do rozruchu kluczykowy, po prostu konwencjonalna stacyjka i kluczyk z grotem. Przedstawię ilość miejsca we wnętrzu, pozwolicie, że tylko w jednym samochodzie, mimo że one nieznacznie różnią się wymiarami, to nie zauważyłem różnicy wewnątrz kabiny pasażerskiej. Może tam po prostu pokażę, jak to wygląda z tyłu, bo wiadomo, napęd na 4 koła, ale nie chcę przedłużać filmu, więc dość ergonomicznie ustawiony fotel, choć mógłbym się pewnie nawet nieco dalej przysunąć. Chwila, już to robię. Żeby nie było, że miał ergonomiczną pozycję. O właśnie, teraz jest bardziej ergonomiczna. Ojej, piąstka na wysokości głowy, nie wadzę absolutnie kolanem. Przyzwoite trzymanie boczne, miejsca w każdej płaszczyźnie wystarczająco. I tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Przy takim ustawieniu fotela, po raz enty przypomnę, 1,88 m, miejsca na wysokości kolan dosłownie na styku. Gdyby nie te dwa wyżłobienia tutaj, to pewnie bym wadził kolanami o fotel kierowcy. Na wysokości głowy, tak na płaską dłoń miejsca, czyli dla osób z bujną czupryną to tak do 1,88 m. Ja jestem łysy, więc mam płaską dłoń zapasu. Stopy swobodnie mieszczę pod fotelem. Lekkie wyprofilowanie oparcia tylnej kanapy, jak najbardziej ok. Napęd na przednie koła, nieznacznie zarysowany tunel środkowy. Tutaj taka mała półeczka i gniazdo USB do ładowania multimediów. Jak widać, w polifcie się znajduje. I w przedlifcie z napędem na 4 koła tunel środkowy dokładnie takiej samej wysokości jak w polifcie. Tu się nic nie zmieniło. Tu spójrzcie, jest różnica. Nie ma tutaj żadnej półeczki. Tak samo jak tam nie ma kratek nawiewów.
ale nie ma tu również żadnego gniazda do ładowania multimediów. Za to jest podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, brak przebicia do kufra. Nieco różniące się wyposażeniem samochody. Zarówno przednie, jak i tylne drzwi otwierają się pod dużym kątem, przednie pod nieco większym. Myślę, że zajmowanie miejsca w kabinie pasażerskiej nie będzie stanowiło problemu. Jak chodzi o boczek drzwi z przodu, to tutaj ten materiał o fajnej fakturze, ale twardy. Tutaj twardo, tu bym powiedział bardzo twardo. Tu jest tkanina, niewielka kieszeń z profilem na butelkę. Boczek drzwi z tyłu tak samo, twardo, tkanina, twardo i niewielkich rozmiarów kieszeń. W przedlifcie całkiem podobnie, przy czym tu, gdzie w polifcie w wersji Smart była tkanina, to tutaj w przedlifcie jest po prostu takie coś a la ekoskóra. I ruszamy w drogę najpierw poliftem, z tego względu, że jest mniejszą jednostką napędową, od razu dezaktywacja systemu Start-Stop. Co tu jeszcze ciekawego, czego nie było w przedlifcie? Nie tylko tryby jazdy, jak widzicie Eco, Normal i Sport. O, Eco, Normal, Sport. Zawsze po uruchomieniu mamy domyślny tryb Normal. To jeszcze mamy tutaj wybór trakcji i teraz naciskając ten przycisk od trybu jazdy przechodzę w tryb trakcji i mamy do wyboru śnieg, błoto i piasek. Ale właścicielka nie używa tych poszczególnych trybów, więc wrócę do wyboru trybu jazdy i ruszymy w domyślnym standardzie Normal. Odnośnie nazwy Kona, jest to samochód ogólnoświatowy Hyundai'a na wszystkich rynkach nazywany Kona, poza Portugalią, gdzie Kona pisane przez C to wulgarne określenie damskich narządów rozrodczych, także w Portugalii ten samochód nazywa się Kawai. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w Norwegii, gdzie Kone to znaczy żona, ale w ich dialektach tam lokalnych mówią po prostu Kona, ale niechby to nawet było Kone, no to powiedz w Portugalii pożycz mi Kone, to znaczy pożycz mi żonę. Jakie może być zdziwienie przeciętnego Norwega. Niewielka jednostka napędowa, samochód szybko się rozgrzewa, po 3 km już osiągnął niemalże 90 stopni. Jak to widzicie na wskaźniku, średnie spalanie aktualne 6,5 litra i bardzo fajnie, że Litka nie kasowała komputera pokładowego od zakupu auta. 3833 km skumulowane dane i średnie spalanie, jak widać, 6,4 litra i tak to się kształtuje. Minimalne przekłamania tankując samochód pod korek, czyli możecie sobie sprawdzić, jaki jest koszt przejechania 100 km takim samochodem. 6,4 razy średnio w tej chwili około 6,70 i wszystko jasne. Kolejną z różnic między prezentowanymi egzemplarzami jest to, że w polifcie mamy manetki do ręcznej zmiany biegów, których nie ma w egzemplarzu, który pokazujemy dzisiaj przedliftowym. I przed nami próba dynamiki. 3 osoby na pokładzie, 1.0, 120 koni, 7-biegówka DCT, jestem na SC, pedał w podłogę. Bardzo sprawnie powiem, że subiektywnie jakby samochód był znacznie mocniejszy, aniżeli to co na papierku. Świetnie go ciągnął, co było widać i z dużą łatwością 120, nie trzeba nic więcej wymagać od crossovera segmentu B. I jak widzicie, komputer pokazuje, że zapięte 7 przełożenie, 120 na liczniku, prędkość obrotowa 2600 obrotów. Lekko i z dużą przyjemnością się przemieszcza. Jednostki napędowej nie słyszę, słyszę tylko szum powietrza, już milknę. Średnio, co widzieliście, około 60 dB, jak na wielkość samochodu, wartość akceptowalna. Jeśli chodzi o prowadzenie przy 120 na SC, to gdy macham kierownicą, prowadzenie jest pewne, natomiast dość mocno przechyla się karoseria. Powtórzmy próbę dynamiki, bo ten samochód świetnie przyspieszył w normalnym trybie, ale zróbmy tym razem w sporcie. O właśnie, przekręciłem pokrętło na sport. Świeci się tryb sport. Zawinąłem się na wiadukcie. Wjeżdżamy na SK. 50 na godzinę, pedał w podłogę i sport. Powiem tak, nie czuję różnicy. Nawet taki moment zawahania, gdy sobie skrzynia redukowała, czego nie było można wyczuć przy normalnym trybie, czyli przy komforcie, to przy sporcie ja tu osobiście zbyt wielkiej różnicy nie wyczuwam. Oczywiście jest to recenzja drogowa, a nie pomiar laboratoryjny, ale subiektywnie nie trzeba korzystać z trybu sport. Samochód świetnie przyspieszał w trybie normal i właśnie do niego wróciłem. Jeździmy po mieście w tej chwili i mogę powiedzieć tak, inni producenci mogą się uczyć od koncernu Hyundai Kia, jeśli chodzi o pracę
skrzyń dwusprzęgłowych. No jestem zachwycony. Ta skrzynia ani razu mi się dzisiaj nie pogubiła. Idealnie wyczuwa moje intencje. Może było nieco gorzej na SC przy gwałtownym kickdownie. W trybie sportowym to był taki jedyny moment zawahania, gdzie ona miała małego laga, zastanowiła się przy redukcji. Poza tym absolutnie. Ani razu, czy w mieście, czy na trasie, czy na SC. Rewelacyjnie. Żadnej zwłoki. Płynnie, bez szarpnięć. Perfekcja. Obraz z kamery cofania. Linie statyczne, linie dynamiczne. Odpowiednia rozdzielczość. Myślę, że żadnych kłopotów z cofaniem. Nie odnoszę się dzisiaj za bardzo do wyposażenia poszczególnych egzemplarzy. Jest sporo filmów na temat tych samochodów. Po prostu nie chcę go przedłużać. Tempomat, wszystko na wirtualne zegary, no to widzicie, znajduje się na pokładzie tego samochodu, więc żeby nie przedłużać, nie mówię o szczegółach. Rzut okiem pod tą nówkę, 3800 przebiegu, no wszystko tu lśni jak w nowym Belka z tyłu, ale pokazuję z tego względu, że ona jest przednionapędowa, więc jak widzicie, nie ma mostu, nie ma półosiek, co oczywiste. Tu obudowy z tworzywa, no reszta to po prostu totalny błysk, blok napędowy, wygląda tak jakby miał tydzień, no przy tym przebiegu po prostu tak musi być. I przejazd po dziurach. Tradycyjnie trylinka, studzienki, dziury 40 na liczniku i nowy polift. Powiem bardzo przyjemnie, średnio sztywnie zestrojone zawieszenie. Nic w środku absolutnie nie trzeszczy. To dobrze świadczy o Hyundai'u. Słychać takie delikatne dzwonienie, ale to jak mówi właściciel, który z nami podróżuje, a chce być anonimowy, czy mąż właścicielki, to dzwoni tablica rejestracyjna i przed chwilą się zatrzymaliśmy rzeczywiście. To dzwoni tablica w ramce o klapę bagażnika, nic poza tym. Poza tym absolutna cisza i mówię, na SC były wychyły, ale przy takim zastrojeniu jak tutaj, to myślałem, że one po prostu będą mniejsze. Jest to średnio sztywne zawieszenie i powiedziałbym, że jadąc najpierw trylinką, a później SK, że nie powinno się tak wychylać, no jednak wychyły karoserii miały miejsce. I jedno zdanie tytułem podsumowania po lifta, za chwilę wsiadamy przed lifta. Bardzo przyjemny samochód. Pozytywnie mnie zaskoczył. I myślę, że każdego, kto do niego wsiądzie i się przejedzie, zaskoczy pozytywnie. Jednostka napędowa, szalenie dynamiczna. Samochód odpowiednio przestronny, komfortowy i dobrze wyposażony. Naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony. I ruszyliśmy przed liftem z instalacją gazową. Przed chwilą znów rozruch na zimno. Jak widać na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej ledwo co więcej niż 50. Samochód uruchomił się z zasilania benzynowego. Po małej chwili zasilanie zostało zmienione na gazowe. Płynnie w tej chwili oczekuje na czerwonym świetle. Bieg jałowy, jak widzicie, wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie. Równomierna praca. Właściciele z instalacji gazowej są po tych kilku tysiącach kilometrów mega zadowoleni. Samochód pochodzi z polskiej sieci dealerskiej, a więc cała historia napraw jest znana. Standardowe obsługi z jednym małym ale, a mianowicie na kilka tygodni przed zakupem przez Sławka i Sabinę tego samochodu poprzedni właściciel, co jest odnotowane w historii serwisowej tego samochodu, w książce przeglądów również, zgłosił nadmierną uciążliwość w postaci hałasu pracy samochodu. Prawdopodobnie on sam tam zleceniu podał, bo zlecenie również widziałem, podał, że jest to jakaś usterka układu wydechowego. Serwis to usunął bardzo szybko, odpowiadając klientowi, że rzeczywiście jest to problem związany z ostatnim tłumikiem. Nie ma informacji jaki, czy ten gdzieś tam jakaś uszczelka, czy tłumik skorodował, w co trudno mi uwierzyć. Powstała jakaś nieszczelność, czy dziura, nie wiem dokładnie. Nie jest to opisane w naprawie, jest tylko informacja, że został wymieniony tłumik końcowy. I to wszystko. To była jedyna rzecz ponad standardową obsługę tego samochodu, która dotychczas miała miejsce. Jednostka 1.6 TGDI to jednostka na bezpośrednim wtrysku paliwa. I osobiście nie jestem zwolennikiem montażu instalacji gazowych do takich jednostek. Nie z tego względu, że nie można takiej jednostki napędowej instalacji gazowej zamontować. Nic bardziej mylnego, można zamontować. Tylko że wtryskiwacze w silnikach z wtryskiem bezpośrednim są chłodzone paliwem, dlatego przy montażu takiej instalacji należy zachować dotrysk benzyny. I jest to średnio opłacalne moim zdaniem. Po zamontowaniu w czerwcu instalacji w tym samochodzie samochód zużywał około 9,5-10 litrów gazu na 100 km plus 1,5 litra benzyny. Kilka dni po zamontowaniu serwis, który montował tą instalację, zwrócił się do właściciela, że mają już nowy soft, po wgraniu którego ilość dotryskiwanego paliwa może spaść nawet do 0,5 litra, czyli litr oszczędności. Sławek udał się samochodem do serwisu we wrześniu, czyli 3 miesiące po montażu instalacji, na korekcję ustawień instalacji plus wgranie tego właśnie wspomnianego nowego softu, ale prosił, żeby przesadnie nie przesadzali z tą oszczędnością. Przesadnie nie przesadzali, przepraszam za słowo. No może się to negatywnie po prostu odbić na wtryskiwaczach,
i po korekcji oprogramowania w tej chwili, jak sam mówi, samochód tak samo jak wcześniej spala 9,5 do 10 litrów, gazu, za każdym razem sobie to notuje. Dodatkowo około litra benzyny, czyli nie zmniejszyli tego do poziomu pół litra, zostawili na poziomie około 1 litra, wiadomo, w zależności od warunków drogowych, ile razy samochód uruchamiany, przy jakich temperaturach zewnętrznych jeździ, to wszystko ma znaczenie, ale średnio mówi, że 9,5-10 litrów gazu i litr benzyny. Takie jest zużycie paliwa na 100 km przez ten samochód. Na ile jest to ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z tą poliftówką, która, jak widzieliście, paliła średnio około 6,4-6,5 litra, no to już przeliczcie sobie sami, uwzględniając aktualne ceny paliwa, gazu, autogazu w tym przypadku, a także koszt montażu samej instalacji. Ja zakładałem, że taki koszt instalacji z dotryskiem paliwa to jest około 4000 zł. Tu się okazuje, że były to 3000 zł, więc myślę, że cena atrakcyjna. A takie informacje przekazuje komputer pokładowy. On prawdopodobnie pokazuje zużycie paliwa. Prawdopodobnie, bo nie wiem, jaka jest współpraca komputera samochodu z komputerem od instalacji gazowej. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. 9,4 litra z ostatnich 2700 km. A moje dzisiaj od początku recenzji skasowałem pod domem licznik. Z 36 km to 8,7 litra. Wiadomo, samochód przy jeździe recenzyjnej, jak widać, 58 minut minęło. Dosyć długo był w użyciu na postoju, czyli uruchomiony silnik, nie było jazdy. I podróżujemy 120 na godzinę. Spójrzcie, siódme przełożenie, 2,5 tysiąca obrotów na obrotomierzu. Już jadę z górki, więc muszę zdjąć nogę z gazu, żeby nie przekroczyć 120. Jedzie się mocno podobnie jak poliftem. No ten jest około 200 kg cięższy z instalacją gazową, bo bez instalacji to jest w zależności od wersji około 150-160 kg. Przy czym tamtym podróżowaliśmy w trójkę, a tym podróżujemy w dwójkę, więc te masy około 100 kg myślę różnicy. Całkiem podobne w prowadzeniu, choć może nieco mniej się przechyla, takie moje subiektywne odczucie. Tamten przednionapędowy przechylał się nieco bardziej przy takich ruchach kierownicą aniżeli ten. A tak to wygląda na stanometrze. Nieco więcej niż w przypadku polifta, przy czym moim zdaniem tak subiektywnie w tej chwili bardziej wieje po prostu. Bardziej słyszę szum opływającego samochód powietrza, nic poza tym. Praca skrzyni biegów, podobnie jak w polifcie, czy w trasie, czy na SC, czy w mieście, tak jak w tym momencie, płynnie zmienia, nawet przy gwałtownym hamowaniu przy przejściu dla pieszych, bez żadnych szarpnięć, absolutnie. To samo przy rozpędzaniu. Czuję intencje kierowcy. Dopracowanie tych skrzyń Hyundai'a naprawdę robi na mnie wrażenie. I znajdujemy się w kanale, tym razem pod starszą kiją, czyli pod przedliftem. Jak widać, teraz napędem na cztery koła, półosie, most. Zawieszenie z tyłu wielowahaczowe, tam była belka sztywna, także tu są pewne zmiany. Jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, to spójrzcie, tu wszystko fabryka. Jakiś tam powierzchowny nalot na rurze wydechowej. Tłumik końcowy, to co wspominałem, był wymieniany. Jak na to, że był wymieniany 2 lata temu, to nie wygląda na jakiś w super stanie, ale też już nie ma tutaj znaków nigdzie fabrycznych Hyundai'a, więc jest to, sądzę, mimo że wymieniany w ASO, to chyba na nieoryginalny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale zabezpieczenie przed korozją prawidłowe, żadnych tu wykwitów. Zresztą to jest młode auto z niewielkim przebiegiem, no dobrze, że tak jest, inaczej być nie mogło. Blok napędowy, silnik, skrzynia, wszystko suche, w jak najlepszym porządku. I dziury. Tym razem przed liftem 40 na godzinę, 76 tysięcy przebiegu. Inne zawieszenie z tyłu, większa masa. Powiem, że po dziurach całkiem podobnie. Gdzieś coś delikatnie słychać, jakiś jeden element, ale delikatnie, żadnego skrzypienia. Coś sobie tam po prostu pracuje. O, w tym momencie wyraźnie słychać praca plastikowych elementów wnętrza. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, to nie jest ona ani głośna, ani dźwięki dochodzące z niego nie zdradzają, żeby coś tam było w jakikolwiek sposób zużyte. Zachowanie, myślę, poprawne. Nie tak dobre jak w tej nowej z mikroskopijnym przebiegiem, gdzie tylko było słychać tablicę uderzającą o klapę bagażnika. Nie, tu gdzieś delikatnie jakiś plastik żyje własnym życiem, ale nie jest to przesadnie uciążliwe dla moich uszu. I kilka słów tytułem podsumowania. Napisz proszę w komentarzu, czy wolałbyś ten z większą pojemnością, z instalacją gazową, czy ten mniejszy, całkiem downsizingowy, mocny motor, ale bez instalacji gazowej. Tu jeszcze może tylko wspomnę, że ta z instalacją gazową przed jej zamontowaniem spalała około 8-8,5 litra benzyny. Jeżdżąc tymi samymi drogami, właściciele jeżdżą generalnie tymi samymi trasami, zarówno na początku eksploatacji, czyli bez gazu, jak i teraz z gazem. A w tej chwili, przypomnę, 9,5-10 gazu,
plus litr benzyny, tamta około 6,5 litra benzyny, tak to się kształtuje. Zarówno jedno i drugie przyjemne, przytulne. Tu nawet z tymi dekorami w innych kolorach o wiele bardziej radośnie i przyjemnie jest wewnątrz pojazdu. Samochody dobrze wyposażone, jak na segment B, odpowiednio przestronne. I mnie pozytywnie zaskoczyły zarówno jeden, jak i drugi. Dziękuję za uwagę, dziękuję właścicielom za udostępnienie mi tych samochodów i do następnego, cześć.